No i jesteśmy, Małgosiu, na żywo. Witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie. Po raz kolejny w moim rodzinnym okienku, tak to tym razem nazwę, bo temat mamy taki, jak znaleźć się w samotności, czyli jak znaleźć się w tym czasie, który jest i według medycyny germańskiej, bo wiadomo, że czasy są jakie są i dużo ludzi przez to jest odizolowanych, samych się boi i myślę, że to będzie bardzo ważne, jeżeli ludziom powiesz, jak się w tym znaleźć i jak to się ma do tych konfliktów i tak dalej. Także przedstawiam Wam po raz kolejny Małgosię Lorenc, która z przyjemnością przyjmuje zaproszenie na kolejne spotkanie trzecie integracyjne wolnych ludzi, gdzie będzie dużo prelegentów w Bolesławcu, 2-3 kwiecień. Także już zapisujcie w kalendarzu, tak Małgosia na pewno przygotuje z Krzysztofem wspaniały temat, bo słyszycie po raz kolejny, ciągle są ciekawe tematy i cudowna wiedza. Także ja się cieszę, przed chwilą Małgosię zaprosiłam, a ona się zgodziła. Także macie z pierwszej ręki wiadomości, już oddaję Ci głos i udostępniam Małgosiu. Proszę bardzo. Może się przywitam najpierw. Witajcie. Bardzo mi jest miło gościć w tym okienku Zosi i chętnie rozmawiamy na te ważne dla wszystkich tematy. Dzisiaj chciałabym powiedzieć, porozmawiać o tym odczuciu bycia samemu. Co bardzo często się dzieje, bo wiele osób, które przyjeżdżają do nas na terapię według germańskiej medycyny o tym mówi, że tak się właśnie czuje. I nie chodzi tutaj o taką sytuację, kiedy na przykład małżeństwo, jedno z tej pary odchodzi, czy dzieje się coś złego, umiera i kobieta czy mężczyzna zostają sami. To oczywiście też jest bardzo trudna sytuacja. Ja jednak zauważam, że dzisiaj mówimy o innej samotności. O tym, że na przykład mamy rodzinę i w tej rodzinie jest jedna osoba, która ma inny światopogląd, która inaczej czuje ten świat, inaczej rozumie to, co z nią się dzieje. I ma wokół siebie praktycznie rzecz biorąc przeciwników. I teraz ta osoba zadaje sobie pytanie, co ona ma robić? Czy ona ma walczyć? Czy ona ma ich przekonywać? Czy ona ma wdawać się w jakieś dyskusje? Ci ludzie naprawdę czują się kompletnie sami. I ponoszą tego biologiczne konsekwencje. Zacznijmy od tego, że takie poczucie bycia samemu jest kompletnie niebiologicznym stanem dla człowieka. I germańska medycyna o tym mówi, bo podstawą germańskiej jest nauka o zachowaniach zwierząt. Już wiele razy, prawda, podawaliśmy takie przykłady, które pozwalają, że lepiej możemy zrozumieć reakcje ludzi. Więc germańska u swoich podstaw ma naukę o zachowaniach zwierząt, ale mówimy o zwierzętach żyjących stadnie. Wśród zwierząt każde w takiej rodzinie zwierzęcej ma swoje miejsce, zadanie do wykonania i każde jest ważne, nawet jeżeli byłoby na niższej pozycji, czy jeżeli na przykład byłoby słabsze. Kiedy na przykład taka rodzina zwierzęca ucieka przed jakimś drapieżnikiem, to ich biologiczny kod zachowania, czyli taka automatyczna reakcja, to jest ochrona tych najsłabszych osobników. Czyli one nie są gdzieś tam na obrzeżach tego uciekającego stada, ponieważ wtedy byłyby łatwym celem dla drapieżnika, tylko ta rodzina bierze je w środę. Jest tylko jedna sytuacja w świecie zwierzęcym, kiedy osobnik zostanie odłączony od stada i ta rodzina po prostu go zostawi. To jest, możemy to nazwać bardzo brutalną rozłąką. To jest sytuacja, kiedy zwierzę na przykład jest mocno ranne albo traci na przykład nogę i inne zwierzęta nie mogą, tak jak ludzie, wziąć go na plecy i uciekać, tylko po prostu zostawiają tego osobnika.
To nazywamy w germańskiej medycynie brutalną rozłąką. I dzisiaj ludzie właśnie taką brutalną rozłąkę czują. I ta sytuacja, która dzisiaj jest, sytuacja na świecie, ona bardzo w znaczący sposób uwydatniła te różnice światopoglądowe, te różnice właśnie między ludźmi. I o tych podziałach dużo się mówi, ale ona de facto podzieliła rodziny. Prawda? I jest dużo takich przypadków, gdzie ktoś na przykład nie chce spotykać się ze swoją rodziną, nie chce brać udziału w różnych spotkaniach rodzinnych, ponieważ czuje się takim właśnie outsiderem, czuje się zupełnie od nich innym i nie chce już wysłuchiwać tych, czy komentować, ponownie komentować tego, co się mówi w telewizji, a co dla pozostałych członków rodziny jest miarodajne, co oni po prostu wierzą. I człowiek zaczyna czuć się sam. To nie jest zresztą jedyna taka sytuacja, bo weźmy sobie na przykład pod uwagę też już nie całą rodzinę, ale małżeństwo. Kiedy jedna osoba ma wyższy poziom świadomości, a druga osoba, nazwijmy to telewizyjnie, tak? Ci ludzie nie mogą ze sobą funkcjonować. Jest mnóstwo konfliktów, mnóstwo takich domowych, rewirowych wojen o telewizor. Jedna z naszych klientek po prostu wychodzi z domu, kiedy jej partner włącza telewizor na wieczorne wiadomości i chodzi wokół domu, bo nie mogę tego znieść, bo jest zatruwa. Tak? Naturalnie w znaczący sposób wpływa to na ich relacje. Nie wiem, jak na przykład, Zosiu, jest w twojej sytuacji, ale takie podziały rodzinne są na przykład w naszej rodzinie, gdzie nie ma takiego wspólnego... No, ja mam to szczęście, Małgosiu, że jeżeli chodzi o te poglądy, nazwijmy to tak, dzielące teraz, no to mamy podobne. Więc w tej kwestii akurat nie, na szczęście. Ale dużo ludzi się skarży. Tak, nawet dzisiaj miałam rozmowę z taką kobietą, która tak bardzo kocha tego brata i tak bardzo się zmienił po przyjęciu tego eliksiru młodości, że no płakała. Znaczy ona miała tam w terapii, nie, ale płakała, że jak może ją tak wyzywać od burko takiego, nie? Także to jest bardzo, bardzo smutne dla wielu ludzi. I wychodzi, mówi, idę sobie, wychodzę, jak czasami nie mogę wytrzymać, jak atakuje. Jest jedna w rodzinie, rodzice, brat i tak dalej, która tego nie wzięła. Więc wiesz, możesz sobie wyobrazić, jak to wygląda. Jeżeli będziesz mówiła, to czy mogłabyś też zwrócić uwagę, dlaczego tak się dzieje? Czy to jest jakiegoś konfliktu, czy tylko to są poglądy? Że ci ludzie, którzy przyjęli eliksir młodości, są tak bardzo atakujący tych, którzy mają, jak to nazywasz, inne poglądy i nie potrzebują na przykład tego wziąć, nie? Czy to według germańskiej jest jakoś, no wiesz, germańska była wcześniej niż to, co nas, do nas przyszło, ale może tak na twoje czucie, nie? Z czego, moje pytanie zmierza do tego, żeby pomóc tym ludziom zrozumieć, że ci ludzie w pewien sposób nie obrażając są chorzy. Rozumiesz, żeby łatwiej im było ich zachowanie zrozumieć, że ich zachowanie no, nie jest do końca zdrowe, bo jesteśmy ludźmi, wszyscy jakby no, pochodzimy od jednego źródła, więc i dlaczego się dzielić czymś takim i atakować? O to mi chodzi, nie? Żeby ta osoba, która tak cierpi z tego powodu, sobie w taki sposób wytłumaczyła, że ich zachowanie jest spowodowane tym i w pewien sposób
no nie do końca zdrowy, do tego zmierzam, wiesz, żeby, czy to ludziom pomoże, wiesz, nie płakać, nie izolować się, czy to taka dobra podpowiedź, o tak bym powiedziała. Dobrze, to może powiem o tym na przykładzie właśnie germańskiej medycyny, tego jak powiedzmy funkcjonuje związek, czy jakaś społeczność, gdzie jedna osoba postępuje według germańskiej medycyny, a inne według medycyny konwencjonalnej. Myślę, że to będzie dobry przykład taki do analizy. Więc weźmy sobie taki przykład, że ta jedna osoba inaczej rozumie to, co się dzieje w organizmie, ma zaufanie do natury, jest uważna na swoje odczucia i bierze swoje życie w swoje ręce. Wie, że tylko ona może zakończyć te biologiczne konflikty i tym samym ograniczyć, powiedzmy, jakąś tam występującą chorobę później, czy jeżeli ona już wystąpiła, no to nie jest to pierwsza rzecz, którą ona robi, że biegnie do lekarza. I teraz jej partner albo jeszcze większa, powiedzmy, grupa rodziny czy znajomych są ludźmi takimi systemowymi. I teraz tutaj myślę, że te osoby, które tak może nazwijmy je osobami systemowymi, dobrze? No tak. No właśnie. I teraz mamy tutaj do czynienia, to według mojego doświadczenia i tego, jak ja to rozumiem, mamy do czynienia z dwoma powodami. Jeden powód jest natury biologicznej, a drugi natury psychologicznej. Może zacznę od tego psychologicznego. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym dysonansem poznawczym. Dysonans poznawczy mówi nam o tym, że my absolutnie nie znosimy takiej różnicy między naszymi przekonaniami, a tym, co prezentujemy w zachowaniu. Dysonans poznawczy odczuwa osoba, która na przykład jest przekonana, tak, ma takie głębokie poczucie, że nie można kłamać, że nie można kraść, a jest skłonna do tego, żeby kłamać albo kraść. Czyli ta osoba, która głęboką ma taką postawę, że nie powinno się kłamać, zostaje zmuszona do tego przez różne czynniki zewnętrzne, żeby skłamać. I ona musi jakoś ten dysonans w sobie, ten wewnętrzny konflikt rozwiązać. Nie może zmienić już zachowania, a musi doprowadzić do tego, żeby postawa była zgodna z zachowaniem. Jedyną zatem sprawą czy rzeczą, którą ona może zmienić, jest zmiana postawy. Czyli dojście tak różnymi procesami myślowymi do tego, że tak w zasadzie to nic takiego się nie stało, że ona skłamała albo że ona skłamała w dobrym celu. Tak? Ten dysonans poznawczy, czy powiedzmy ta zgodność postawy z zachowaniem jest u większości ludzi bardzo trwała i oporna na zmiany. I teraz, jeżeli mamy to zachowanie, że ktoś, na przykład wystraszony, prawda, przyjmuje eliksir czy idzie do medycyny konwencjonalnej, to on musi cały czas pracować nad tym, żeby postawa potwierdzała jego zachowanie. I teraz tutaj włącza się także taki mechanizm, można by powiedzieć biologiczny, który nazywamy utratą własnej wartości, czy raczej właśnie dążeniem do tego, żeby utrzymać swoją wartość. Każdy osobnik, który żyje w jakiejś społeczności, musi mieć wartość. Nie może jej stracić dla tej społeczności, bo oznaczałoby to dla niego de facto izolację i śmierć w wyniku tej izolacji. Taki osobnik, na przykład zwierzę, ono jest stworzone do tego, żeby działać. Można powiedzieć językiem ludzi, że ono bierze sprawy w swoje ręce, czyli rozwiązuje swoje konflikty poprzez działanie. Ono musi działać. Nikt za tego psa czy za kota nie rozwiąże jego życiowych spraw. Natomiast ludzie w większości przypadków chcieliby
oddać właśnie sprawstwo w ręce innych osób i chcieliby być kierowani. Myślę, że to są osoby, które niezależnie od tego, jak postrzegane są przez innych ludzi, mają bardzo dużą wątpliwość co do swojej wartości i przeżywają silne konflikty utraty własnej wartości. Po prostu nie wierzą w to, że mogą wziąć sprawy swojego życia i swojego zdrowia w swoje ręce. I teraz taka osoba jest w dużej sprzeczności, bo na przykład opisuje, pokazuje siebie innym jako osoba samodzielna, odpowiedzialna, prawda, dla której ważna jest niezależność, a tutaj mamy taki obszar jej życia, w którym ona kompletnie jest nieporadna. Kiedy tylko coś złego dzieje w jej organizmie, ona natychmiast biegnie po pomoc do apteki albo do lekarza, chce, żeby lekarz czy procedury wyzwoliły tę osobę z jakiegoś niebezpieczeństwa. Więc znowu mamy do czynienia z tym dysonansem, prawda? Z tą sprzecznością, że tutaj jestem takim człowiekiem samodzielnym, niezależnym, prawda? A tu boję się na przykład walnąć pięścią w stół w relacji z moją teściową, na przykład, prawda? No to jest ta sprzeczność. Dlatego można tę sprzeczność rozwiązać tylko w jeden sposób. Można być przekonanym i ugruntowywać swoje przekonanie, że to, co ma dzisiaj do zaoferowania nam medycyna konwencjonalna, jest jedyną wartościową rzeczą. Tak mniej więcej ja ten mechanizm widzę. Albo weźmy sobie na przykład lekarza, który widzi, tak jak podobnie w tym poprzednim przykładzie, ludzie widzą te wszystkie absurdy, widzą te wszystkie sprzeczności, no bo przecież myślą, prawda? Tylko że potrzeby czy interesy psychologiczne, interesy ukryte, to co my o sobie myślimy i jak my będziemy się prezentować innym ludziom, a chodzi cały czas o wartość, one są ważniejsze. Tak? I teraz na przykład taki lekarz, który wiele lat się uczył, wiele lat zdobywał doświadczenie, zbudował w jakiś sposób swój autorytet i on miałby na przykład dzisiaj powiedzieć, że wszystko, czego się nauczył, albo wszystko to, co mówił innym ludziom, to był fałsz, że on został błędnie nauczony, tak? I nie robi tego po prostu i tego nie zrobi, nie? Ale u podstaw tego jest po prostu ta utrata własnej wartości, bo myślę, że nie jest to żadną ujmą dla osoby, która naprawdę wierzy w swoją wartość i ma takie ugruntowane, tak, to poczucie swojej wartości i ma ugruntowany, prawdziwy autorytet, nie jest to żadną ujmą powiedzieć, pomyliłem się, prawda? Pomyliłem się, ale to wszystko można naprawić. Dalej mogę być lekarzem, dalej mogę pomagać ludziom, ale w tej kwestii była to pomyłka. No, dla mnie to nie jest żaden wstyd. Prawda? Wiesz, ja myślę, że tu wstyd to jedno, ale strach skorumpowania, gdzie są w tych szponach, tak nazwę, to wielu by chciało, ale jest już tak daleko w to uwikłanych, że się najzwyczajniej w świecie boją o swoje rodziny i tak dalej. Nie wiem, takie mam poczucie, być może się mylę. Nie, nie. To też jest prawda, że po prostu też tutaj mamy motywy egzystencjalne. No bo jeżeli ktoś ma rodzinę na utrzymaniu, albo nawet żyje mu się całkiem dobrze, ale przyzwyczaił się do swojego wynagrodzenia, że stać go na to czy na tamto, to będzie dążył do tego, żeby go utrzymać i nawet może składać fałszywe świadectwo. Tak? Więc widzimy, to jest bardzo ważne, żebyśmy my przede wszystkim nie wchodzili w konflikty, żebyśmy my nie wchodzili w bezsensowne walki. Dobrze jest widzieć tych ludzi jako po prostu ludzi, no nie chciałabym się tak jakoś bardzo negatywnie wypowiadać, no ale językiem biologicznym to jest po prostu przeciwnik słaby. A przeciwnik słaby, to jest znów kod zachowania zwierzęcy, nie jest atakowany przez silniejszego. I my powinniśmy robić coś innego, nie przekonywać ludzi, nie walczyć z ludźmi, tylko
chronić siebie, chronić swoje reakcje i budować społeczności. To jest bardzo ważne, żebyśmy poszukiwali ludzi, którzy myślą tak samo jak my, żebyśmy nieraz zdecydowali się na trudy dalekiej podróży, żeby wziąć udział w jakimś spotkaniu, gdzie przyjadą ludzie tak samo myślący i tak samo widzący to, co się teraz dzieje jak my. To jest bardzo ważne. Dlatego tutaj, jak mogę, wejdę i powiem o tych naszych spotkaniach, o tym pierwszym, drugim i trzecim, to już będzie czwarte teraz drugiego. I jadą tak daleko, czy z Italii, czy z Niemiec, czy tam ze wschodu, Biała Podlaska, Rzeszów, Warszawa teraz była. Jadą po to jeden dzień wykłady, zabawa, bo większość z nich bawi się. Nawet jak nie chce zostać bawić się, to jednak później przekonuje ich atmosfera, czy można jeszcze. I dokładnie to, o czym mówisz, oni mówią: tak bardzo pragnęłam spotkać się z ludźmi, przy których nie będę musiała udawać. Nie będę się musiała bać, powiedzieć cokolwiek, przy którym będę na luzie. I te tańce, być może gdzieś tam widziałaś, ludzie bawią się, oni się nie boją wziąć za rękę, obracać, czy tam koło siebie, wiesz. I to jest cudne, ludzie pragną tego, oni są głodni tego, choćby jeden dzień, choćby jeden dzień. Dlatego cieszę się, wiesz, że przyszło to do mnie i mam przywilej organizowania takich spotkań, za które ludzie tak bardzo dziękują. I dlatego już w kwietniu będzie kolejny i już są wpłaty, żeby miejsce tylko było. A wiesz, że może się to wydawać oczywiste, że po prostu ktoś poszukuje takich informacji, gdzie może na przykład pojechać, żeby spotkać odpowiednich dla siebie ludzi, ale dla mnie to było i jest zawsze zaskakujące, że kiedy rozmawiam z osobą, która mówi, że cierpi na takie, ma takie poczucie osamotnienia, jej do głowy nie przychodzi bardzo często, że ona może w ogóle gdzieś pojechać, że większość ludzi w ogóle nie wie, że są organizowane jakieś zloty, jakieś konferencje. To jest zadziwiające. Tylko nam się może wydawać, bo my w tym uczestniczymy, że to są informacje dostępne, ale bardzo duża liczba ludzi nie wie o tym. Nie wie o tym i wiesz jeszcze co? Jeszcze na przykład boją się, że nie będą na przykład mieli nic do powiedzenia, albo że okaże się, że są mądrzy, a oni są tacy głupi. Zostali w jakiś sposób stłamszeni przez to środowisko w swojej rodzinie albo w pracy, bo przecież mnóstwo jest na przykład takich osób, które po prostu boją się na początku, boją się wypowiadać w pracy. Na początku jeszcze coś tam próbowały, kogoś przekonywać, czy w ogóle mówić o swoich przekonaniach, o swojej wiedzy, a dzisiaj są po prostu zaszczute i się mają wrogów, i po prostu się nie odzywają i to wzmaga jeszcze poczucie tej samotności. To jest naprawdę dramatyczna sytuacja. Tak. Która wiesz, no. Dla tych, o których mówisz, że nie wiedzą, no właśnie myślę sobie też, że te moje audycje, które robię z tobą i z wieloma ludźmi, bo oni mówią, oni mnie już rozpoznają na ulicy, wiesz, podchodzą, przedstawiają się, że oglądają, więc dzięki temu też rozchodzi się wiadomość, że są takie spotkania. U Janusza Zagórskiego w NTV, jak powiem, Janusz ma też bardzo dużą oglądalność i wtedy rozdzwaniają się telefony też i za granicy, bo ludzie gonią właśnie, nawet za granicy. Co dziwne, już teraz coraz więcej, ludzie ci wokół, blisko, albo nie wiedzą, albo się boją, ale już ta telewizja Bolesławiec, sprzyjająca nam, trzecia audycja jest puszczona, więc idzie w normalnej telewizji, więc być może dlatego już tych ludzi trochę przybywa, ale zdecydowanie więcej jest przyjezdnych, z daleka przyjezdnych, nie z bliska, z daleka. Hotel, to wszystko. To jest nieistotna cena. Oni chcą być z nami. I żal się rozstać rano, śniadanie w hotelu, wiesz, jeszcze rozmowy, jeszcze gdzieś tam do hotelu na kawę pojechali, nie mogli się jeszcze nagadać. Także zawiązują się kontakty. To jest takie lekarstwo na to, o czym mówisz, że ci ludzie poznają ludzi podobnych do siebie, chociaż przez telefon pogadają.
chociaż na Messenger gdzieś tam już mają kogoś, kto ich rozumie. Wiele takich kontaktów się zawiązało. Cieszy mi serce to, że mogę się w jakiś sposób, wiesz, swoją pracą przyczynić do tego, że oni chociaż przez chwilę mogą rozwinąć te skrzydła, wiesz, na całą szerokość i lecieć do drugiego człowieka i witać się normalnie, tak jak to kiedyś było, a nie tak, nie? Także no to właśnie. Piękne jest to widzieć, Małgosiu, też naprawdę. Tak. Ja też to widzę na spotkaniach naszego koła sympatyków germańskiej medycyny, bo kiedyś to było spotkanie stacjonarne, potem się zamieniło w spotkanie online, ale robiliśmy w zeszłym roku, pod koniec roku, spotkanie stacjonarne. Właśnie były osoby również z daleka. Te trudy podróży w ogóle nie są istotne i to spotkanie nie mogło się skończyć. Oni nie mogli się nagadać, nie mogli po prostu wyjść, tak? Bo tak pragnęli mieć kontakt z takimi samymi, tak samo myślącymi ludźmi. Ale tu jeszcze jest kolejny taki biologiczny problem, dlatego że mówimy o osobach, które chciałyby mieć dla siebie jakieś takie towarzystwo, mieć z kim porozmawiać. Ale mamy też przecież osoby, które straciły partnera, ponieważ on odszedł albo zmarł. Nawet w naszej społeczności Germańczyków są takie osoby, na przykład mężczyzna w sile wieku, którego żona zmarła i który bardzo chciałby mieć nową partnerkę czy żonę, ale nie chce, żeby to była osoba systemowa. Nie widzi tego, po prostu tego nie widzi. Ja też nie. Ja też tego nie wyobrażam sobie po prostu. Nie wyobrażam sobie, więc taki mężczyzna czy kobieta myślą, że są skazani na samotność i naprawdę są frustrowani. I odrzucają takie relacje, bo czegoś już doświadczyli, bo nie chcą cofać się, spadać, tak? Czy ze swojej pozycji, czy nie, po prostu chcą mieć partnera na życie, z którym mogą być po tej samej stronie i mieć wspólne zainteresowania i nie być odbieranymi jak wariaci tylko dlatego, tak. Że ktoś widzi coś inaczej albo postrzega życie jako ciągłość, prawda, albo dla niego fakt, że na przykład inkarnuje się, nie chce po prostu kogoś, dla kogo jest to dziwne. I tutaj też na przykład nieraz osoby mówią, że poznają na przykład jakiegoś partnera i ta osoba wyraża zainteresowanie tymi tematami i jest tym niby zachwycona, tak? ale później okazuje się jednak, że to była tylko ciekawostka albo taka gra przedwstępna do tego związku i de facto nic się tutaj nie zmieniło. Nie? Kolejna taka dzisiaj widoczna, trudna sytuacja to jest dla młodzieży i dla dzieci. Ta izolacja, to, że jest ta nauka zdalna, ta sytuacja powoduje, że nie może dojść do końca tak zwany proces grupowy, czyli że nie może się utworzyć zespół, nie może się utworzyć jakaś grupka młodzieży. Taka grupka zawsze ma swoją strukturę, nawet jeżeli to są koleżanki i koledzy, to zawsze ten zespół ma strukturę. W związku z tym, jeżeli oni się spotykają rzadko lub online, no to cierpi na tym również młodzież i przeżywa bardzo konkretne biologiczne reakcje. I to są reakcje typu rewirowego, czyli na przykład utrata rewiru, czyli młoda dziewczyna ma towarzystwo, czy miała towarzystwo, była dobrą uczennicą, w trójce najlepszych uczniów w klasie, czyli to budowało jakoś jej pozycję w tej społeczności, dla niej akurat to było ważne, a potem nagle nie dość, że zmienia szkołę, to jeszcze jest ta nauka zdalna, czy jakaś tam powiedzmy hybrydowa i kompletnie nie potrafi odnaleźć się w tej sytuacji i reaguje odczuciem utraty rewiru. I wpada w taki
stan psychiczny z myślami na przykład samobójczymi albo z wycofaniem depresyjnym, co znowu z perspektywy natury germańskiej medycyny jest sensowne, no bo jeżeli ona utraciła rewir, tak, ma takie odczucie, nie ma tego swojego rewiru, tego swojego miejsca, tej swojej grupki, no to ona po prostu przenosi się jakby w swoich myślach do innego świata, tak? Tutaj, nie tutaj, za tego życia, tylko po śmierci. Stąd też dlatego dzisiaj mamy tyle tych myśli samobójczych, czy nawet jakichś tam prób. Każdy taki człowiek, który czuje się sam, tak, czuje się samotny, reaguje biologicznie. I to są bardzo takie głębokie, archaiczne reakcje. Jeżeli ktoś ma takie odczucie właśnie, że jest sam, bez należytego wsparcia, bez odpowiedniego partnera, pozbawiony podstawowego środowiska do życia, to można powiedzieć językiem biologii, że on czuje się jak ryba wyrzucona na brzeg. To jest zagrożenie życia dla tej ryby. Tak samo może się czuć człowiek, który zostaje wyrzucony ze swojego środowiska, ze swojej społeczności z powodu poglądów albo z powodu braku kontaktu codziennego z innymi ludźmi. W tym kontekście natychmiast reagują cewki zbiorcze nerek, które zatrzymują wodę na poziomie komórkowym u tego człowieka i on albo przybiera na wadze, albo ma jakieś problemy na przykład z pracą nerek. Mogą tutaj mu zostać postawione różne diagnozy, ale człowiek taki jest w mechanizmie ratunkowym, tak też. Po prostu natura, słuchając, słysząc to zagrożenie, które jest w odczuciach danego człowieka, natychmiast uruchamia ten biologiczny konflikt. Innym takim odczuciem, które może mieć człowiek właśnie pozbawiony właściwego dla siebie towarzystwa czy towarzysza, to jest konflikt rozłąki, bardzo częsty dzisiaj. Rozłąki niechcianej, bo niechciana rozłąka to znaczy, że ktoś chciałby, żeby jakaś osoba czy jakieś osoby były blisko niego, a ich nie ma. Ale może to być rozłąką chcianą. I na przykład nie chce być w kontakcie z jakimiś ludźmi, prawda? A musi. No i teraz niezależnie od tego, czy to jest rozłąka chciana czy niechciana, to mamy bardzo ważny objaw towarzyszący aktywności tego konfliktu, to są zaburzenia pamięci krótkotrwałej. Ludzie zaczynają zapominać. Najpierw po co poszli do jakiegoś pomieszczenia, potem coś mówią, tracą wątki, zapominają, potem to się pogłębia, nie potrafią nauczyć się niczego nowego, zapominają o tym natychmiast, co mieli zrobić i zaczynają żyć w świecie karteczek, a później medycyna konwencjonalna stawia diagnozę Alzheimer. Mhm. I tutaj też ten mechanizm ratunkowy ma swój sens, dlatego że dzięki temu, że natura włącza ten mechanizm zapominania, to tak jakby ona mówiła, ty nie umiesz sobie sam pomóc, to ja ci pomogę chociażby w taki sposób, że po prostu nie będziesz pamiętał. Nie? Mhm. Niesamowite jest tą naturą, wiesz? Tak na co dzień sobie tego nie uświadamiamy, jak to natura cały czas ratuje, cały czas jest na ratunek dla nas. Tak jak choroba też, ona przychodzi jako informacja, jako te etapy, o których mówisz, nie jest ta faza, no powiedzmy, zdrowienia, cofania, nie wiem jak germańskie się to nazywa. Tak, nie można powiedzieć, tak. No właśnie. I ludzie, gdyby zdawali sobie sprawę z tego, że to są te etapy, to by nie biegli do lekarza i szybko brali tabletki, bo oni tak naprawdę w tym momencie zdrowieją. A oni wpadają w panikę, ojejku, po co ja poszłam do jakiejś tam uzdrowicielki, jak mi teraz jeszcze gorzej, albo u terapeuty, po co ja to ruszałam. Na pewno też się z czymś takim w życiu stykaliście, że ludzie nie rozumieją to, schodzą z tej drogi, szkoda, bo kawał pracy zrobione i te osoby się wystraszą,
No i jest cofanie, czyli do punktu wyjścia. Jest ten, w tym taki moment, w jakim byli, w moim poczuciu. Nie wiem, jak ty sądzisz. Tak. Natura cały czas się z nami komunikuje, cały czas są przekazywane informacje i tu właśnie kolejna taka, czy wskazówka, czy podpowiedź, żebyśmy ćwiczyli w sobie autoempatię. Nie tylko empatię, prawda? Czyli nie tylko twój ból w moim sercu, ale przede wszystkim mój ból w moim sercu. Bo my czujemy to, wiemy to intuicyjnie, że coś jest dla nas niedobre, że my nie chcemy być w kontakcie na przykład z jakimś człowiekiem czy z jakimiś ludźmi, ale nie chcąc sprawiać przykrości czy wzbudzać, nie chcąc wzbudzać konfliktów, to po prostu pomimo tego odczucia, że czegoś nie chcemy, to robimy, a właśnie my jesteśmy najważniejsi dla siebie. To nie jest nic złego, żebyśmy zobaczyli siebie i te sygnały, które ma do nas natura, bo ona po prostu mówi tylko w języku obcym, w języku, którego my dzisiaj nie rozumiemy, a przecież możemy na nowo z germańską medycyną się tego uczyć, prawda? Jeżeli teraz na przykład idę na przyjęcie do swojej cioci i mam tam zaburzenia pamięci krótkotrwałej, to jest bardzo, jak ktoś jest właśnie taki uważny na swoje odczucia, to natychmiast czuje, natychmiast to zauważa. To znaczy, że ja tam po prostu nie chcę być. A co to jest, Małgosiu? Przepraszam, jak... Nie usłyszałam, Zosiu, pytania, bo coś się zawiesiło. No, bo mówiłaś o tym ciekawym aspekcie. Idę do kogoś i nagle mam zaburzenia pamięci, nagle coś jakby mgła czy coś. To co to jest, bo też nie zrozumiałam. To jest właśnie ten konflikt rozłąki, że ja nie chcę tam być. Rozłąki chcianej, nie chcę być z tymi ludźmi, chcę zerwania kontaktu, prawda? Bo to, jacy my jesteśmy, jak bardzo jesteśmy różni, tak fundamentalnie, od samych podstaw, od samego fundamentu, nie pozwala mi być z nimi w dobrych relacjach. To jest dzisiaj absolutnie nie do połączenia, żeby tego typu rodziny czy osoby dobrze funkcjonowały. Tam jest po prostu mnóstwo różnego rodzaju konfliktów. Ale kolejną taką reakcją może być odczucie brutalnej rozłąki, bo możemy mieć rozłąkę taką, no powiedzmy, mniejszego kalibru. Wtedy reaguje ta pamięć krótkotrwała i reaguje na skórę. Więc w konflikcie tak zwanej zwykłej rozłąki będą występowały różnego rodzaju problemy skórne, jakieś alergie, czy jakieś atopowe zapalenia skóry, czy przesuszenia, to też nasz naskórek o tym nas komunikuje. I tutaj znowu natura pokazuje nam swoją pomoc, którą powinniśmy dobrze rozumieć, bo teraz jeżeli znowu takie zwierzę, na przykład podczas polowania zostaje taktycznie oddzielone od rodziny zwierzęcej i udaje się temu zwierzęciu uciec przed drapieżnikiem, to natura, która wie, że jego rodzina zawsze będzie go szukać, włącza zaburzenia pamięci krótkotrwałej, żeby ten, który się odłączył, pozostał w tym miejscu, na przykład lasów, do którego uciekł. Bo wtedy te pozostałe osobniki z jego rodziny łatwiej go odnajdą, a jakby on biegał oszalały po całym lesie, to byłoby trudniej go znaleźć, prawda? Stąd jest pamięć. Na skórę, dlatego że żeby nie czuć, że tej bliskiej osoby nie ma, że nie ma tego ciepła, tak? W związku z tym jest taki spadek czucia dzięki właśnie tym zmianom naskórkowym. Ale może tak być, że ta rozłąka jest odczuta o wiele silniej, tak bardziej dramatycznie. To jest tak właśnie, jakby to zwierzę było zranione i ono zostaje oddzielone od rodziny. Nieraz jest tak, że rodzina na przykład, czy jakaś społeczność, czy chociażby zespół w pracy nie chce już mieć wśród swoich członków tego człowieka, który jest taki inny i go po prostu izoluje. I można przeżyć wtedy brutalną rozłąkę, a w brutalnej rozłące reaguje okostna,
Czyli to tak, jakbyśmy powiedzieli, że to aż do kości jest. Nie? Tak głęboko, tak bardzo dramatycznie. I wtedy będą różnego rodzaju neuropatie, polineuropatie, zimne, bardzo lodowate nogi, ręce, prądy, palenia, palące bóle. To wszystko znaczy, że ten człowiek czuje się brutalnie odłączony. Brutalnie. Może też tak być, że w konsekwencji właśnie tych różnic właśnie ktoś odczuje to jako konflikt rewirowy, że albo na przykład nie może wyznaczyć swojego rewiru, czyli na przykład nie może postępować tak jak chce, bo rodzina naciska, żeby wziął na przykład eliksir, prawda? No to są naprawdę trudne sytuacje. Albo, nie? Albo boją się na przykład, że on będzie dla nich jakimś źródłem niebezpieczeństwa. Tak. Albo na przykład mamy chociażby jakąś diagnozę nowotworową. Jakaś osoba ma postawioną diagnozę nowotworową i nie chce natychmiast poddać się diagnostyce i tym procedurom medycyny konwencjonalnej, a rodzina naciska, naciska i naciska. Prawda? No i teraz znowu ten człowiek, nawet dzisiaj rozmawiałam z taką panią, która mówi, no przyszła z nowotworem jelita i ona właśnie mówi, no co ja mam zrobić? No nie chcę, żeby moje dzieci przeżywały paniczny strach, tak? Jeżeli ja nie poddam się konwencjonalnemu leczeniu, to wszyscy moi bliscy będą nieustająco w panicznym strachu, będą się bać, że ja po prostu umrę. A z kolei ja, kiedy poddam się procedurom medycyny konwencjonalnej, to ja się boję, że ja umrę. No tak. Prawda? Jak rozwiązać taki konflikt? Jeżeli teraz na przykład ta kobieta miałaby w swoim otoczeniu ludzi, którzy tak samo jak ona ufają, tak, temu, co się dzieje w organizmie, nie są tacy szybcy, raczej chcą zobaczyć, sprawdzić, jaka jest przyczyna tego, co się dzieje w organizmie, wyeliminować tę przyczynę, to gdyby miała taką społeczność, no to byłaby to zupełnie inna sytuacja. Jeszcze jeżeli by lekarz tak też współpracował, no to już byłoby cudownie, prawda? Doktor Hammer mówił o rodzinie tak zwani bliscy, nazywał ich tak zwani bliscy. I myślę tak, zobienante, tak zwani bliscy. I to myślę, że to jest dobre, adekwatna nazwa, że jednak rodzina nie potrafi stanąć z murem i dać właściwego wsparcia ludziom czy członkom rodziny, którzy inne mają podejście, czy do zdrowia, czy generalnie do życia, że właśnie ta agresja się wśród ludzi budzi, aniżeli chęć poznania, ale dogłębnego poznania tego, co ten człowiek mówi? Dlaczego on mówi, że istnieje UFO? Dlaczego to nie miała być prawda? Tak? Dlaczego on uważa, że życie nie kończy się po śmierci? Ale to wymagałoby od tych innych osób jakiegoś wysiłku, prawda? Właśnie tego, żeby dokonać jakiejś zmiany, a takiej zmiany ludzie się po prostu boją. Tych reakcji takich właśnie biologicznych, tych odczuć, może być bez liku w tych sytuacjach, kiedy człowiek jest taki właśnie pozbawiony tego właściwego towarzystwa. Dlatego tylko on może, to jest ważne, żeby zrozumiał, że tylko on może to zmienić. I nie chodzi naturalnie o to, żeby od razu się rozwodzić albo się zwalniać, bo to nie rozwiązuje tej sprawy. Nieraz na zasadzie takiej, że kropla drąży skałę, jednak ktoś go słucha w tej pracy czy w tej rodzinie. Więc taki człowiek ma to bardzo ważne zadanie do spełnienia i ważne, żeby on to rozumiał. Ale tym zadaniem absolutnie nie jest przekonywanie innych do swoich racji, tylko
zadbanie o to, żeby oni mieli informacje. To jest bardzo ważne. No jeżeli ja na przykład rozumiem to, co się dzieje w organizmie, choroby, zdrowie według germańskiej medycyny, to unikam przekonywania, unikam takich rozmów. Nawet jak ktoś gdzieś mnie pyta i zaczyna polemizować, to ja się po prostu z tego wycofuję. Ja mogę podać jakieś sensowne przykłady, prawda? I są ludzie, którzy za tym pójdą, bo ta wiedza już w nich jest. Tak. Tylko oni być może na nią nie trafili. Więc to jest ważne zadanie, bo jeżeli by teraz pytać, co można zrobić w tej dzisiejszej sytuacji, jeżeli ktoś się czuje tak sam i nie ma takiego szczęścia jak my, że te najbliższe osoby, czy w ogóle ma jakąś społeczność, w której może normalnie dla siebie funkcjonować, to co on ma zrobić? On przede wszystkim musi zacząć działać. Tak jak robią to zwierzęta. Zwierzę nie rozwiązuje swojego biologicznego konfliktu myśląc, albo na przykład użalając się, że jest samo, albo że jest mu niewygodnie w jakiejś sytuacji. No, zwierzę podejmuje działanie. I my dzisiaj musimy podejmować działanie. Ja pamiętam coś, jak byłam w takiej trudnej sytuacji życiowej wiele, wiele lat temu i nie wiedziałam, jak ja mam zakończyć pewne problemy takie życiowe, osobiste. I wpisałam wtedy w internet taką frazę: darmowe spotkania Wrocław. I zaraz mi pokazało się spotkanie o tematyce filozoficznej. I dopiero w tym momencie, tak, dopiero w tym momencie ja sobie przypomniałam, że ja kiedyś kochałam filozofię. Ale sama nie chciałabym spotkanie filozoficzne, rozumiesz? Niesamowite, jak to pomaga. Wystarczy puścić hasło i przychodzi odpowiedź, co ci teraz jest potrzeba. Właśnie. No bo to jest odgórne, mam na myśli, wiesz, słowa, jak to nazwać, nie? Ale jest pytanie, jest odpowiedź. Tylko pytaj, szukaj. Nie siedź i nie płacz, tylko szukaj. Rób coś, albo rób coś dla innych. Wiesz, czasami ja też mam dzień taki lepszy i gorszy i kiedyś taki mądry człowiek powiedział mi taką rzecz, wiesz co, jak czasami jest ci, on to ja zacytuję, jak ci jest tak parszywie, to pomyśl o kimś, może ktoś ma jeszcze bardziej i zadzwoń do niego. I to działa, bo to wiesz, ja sobie pomagam, pomagając innych, pomagam sobie automatycznie, nie? I dwie osoby są zadowolone, nie? Tak, tak. I teraz poszłam na to spotkanie, chociaż bardzo się bałam. Bałam się właśnie, że ja nie mam nic do powiedzenia, że po prostu jestem za głupia. Jak uczestnicy się wypowiadali po kolei, to ja myślałam, że padnę ze strachu, kiedy zbliżała się moja kolej. Ale zrobiłam już ten pierwszy krok w poszukiwaniu ludzi, którzy mogliby być moją społecznością, do których ja mogłabym również należeć. I wiem, jakie to jest trudne. I ci ludzie, którzy na przykład nie mogą tego zrobić, czyli na przykład ktoś wie, że na przykład w Bolesławcu może przyjechać do ciebie, Zosiu, może tam spotkać jakieś bratnie dusze, on to wszystko wie, ale nie może tego zrobić. I my na przykład się dziwimy, no dlaczego ty nie możesz tego zrobić, zwłaszcza, że na przykład mieszka 100 kilometrów od Bolesławca. Ale jeżeli on jest w układzie konfliktów rewirowych, to ma tak zwaną włączoną szynę depresyjną, ale to nie musi być taka klasyczna depresja, to po prostu jest wycofanie. To jest tak, jakby on miał pieniądze na koncie, rachunek do zapłaty za telefon i siedzi przed komputerem i nie może wykonać tego ruchu. Ale on musi się przełamać, tak jak mówił Hammer. Nie? Tak jak mówił Hammer, ma sam wyciągnąć się za uszy z tego stanu. Tylko on może to zrobić. Nikt inny, tak jak właśnie też zacytuję Hammera, tak jak ja, to ja przeżyłam biologiczny konflikt, to ja zareagowałam tak, a nie inaczej, tak jak nikt nie może za mnie oddychać, tak nikt nie może za mnie zakończyć biologicznego konfliktu. Tylko ja to mogę zrobić. I życie czeka.
I teraz działanie, przełamywanie się, bycie aktywnym w swoim interesie. Nie mogę czekać, aż się pojawią ludzie, z którymi ja będę się rozumieć. Dzisiaj jest tych ludzi mało, oni są właśnie jeden tu, drugi w Helsinkach, prawda? Oboje muszą włożyć wysiłek w to, żeby się spotkać. Tylko tam można poznać partnera. Dlaczego? Niech ktoś nie będzie samotny bez partnerki, bez partnera. Przecież może znaleźć taką osobę. Przypuszczam, że mnóstwo jest osób samotnych bez partnera na takim większym spotkaniu, prawda? Dalej. Tylko wiesz, chyba ludzie się trochę boją jednak. Może na takich spotkaniach jak nasze, to ci ludzie nie, ale ogólnie ludzie, bo oni się skarżą, jak tak przychodzą, wiesz, do mnie, że oni się boją i nie są pewni, czy te osoby wzięły, czy nie wzięły, i boją się podjąć nawet tego tematu. Robią tak wymijająco, kiedy pada pytanie, czy tamto wziąłeś, czy wzięłaś, to już w tej chwili wpadają na taki pomysł, przyglądam się. Nie mówią już nie, bo to prowokuje jakby, wiesz, od razu agresję, przyglądam się. Czyli wiesz, to jest takie ani tak, ani nie, nie? I no może to komuś będzie dla kogoś z was podpowiedzią, jak ktoś was pyta, a nie chcecie kłamać, mówicie prawdę, bo się przyglądam, ty też się cały czas temu przyglądasz, ja też się przyglądam zgodnie z prawdą, nie? No także to może być też podpowiedzią. Tak. Tutaj pani pisze, od dziś wkładam więcej wysiłku w poszukiwaniu podobnych, brawo. Dokładnie o to chodzi, życie jest w naszych rękach i w dużej mierze jednak jest zależne od tego, co my robimy. Możemy czekać, ale możemy po prostu podjąć działanie. Jeżeli spotkamy ludzi, nie bójmy takich, jak jacy nam odpowiadają z naszej społeczności, nie bójmy się poprosić tych ludzi o kontakt. To jest też pewnego rodzaju przełamanie, prawda? Żeby ktoś mi się spodobał, to co ktoś mówił, prawda? Podobało mi się, jak ktoś opisywał coś, chciałabym mieć kontakt z tą osobą. Wymieńmy się tym kontaktem. Tak. A potem możemy przecież napisać, możemy się odezwać do tej osoby. Nieraz właśnie widzę, jak na tych grupach takich, które powstają po jakichś na przykład takich imprezach, czy takich koncertach, czy festiwalach, jak właśnie na przykład ktoś pisze, jestem z Płocka, czy są tutaj jakieś osoby w okolicy, prawda? Właśnie, nie, ale żeby nie tylko młodzi to robili, młodzi są bardziej... Może dzisiaj tacy śmiali w tym. Osoby starsze nie, ale właśnie osoby starsze też, wiedząc o tym, że żyjemy w tych absolutnie wyjątkowych czasach, gdzie mamy szansę zbudować jakąś silną społeczność, że to już nie jest tylko kwestia mojego komfortu, prawda? Co, że ja do kogoś nie napiszę, bo co on sobie pomyśli. Nie, jest to zadanie do wykonania. Mamy się grupować, mamy tworzyć silną społeczność. Wspólnoty. Właśnie, niezależnie od tego, gdzie kto mieszka, bo przecież dzisiaj z kontaktem nie ma praktycznie rzecz biorąc problemu. No właśnie, jeżeli chodzi o ten e-parlament, do którego, jak wiesz, dołączyłam i jakby zainspirowało mnie też to, że tworzymy społeczność, tworzymy obok tego, co się dzieje, nie podoba ci się to, co widzisz, zmień. A więc my idziemy własną drogą, bez kłótni, bez awantury i na domiar tego mówię, bez jakichś tam demonstracji, bo różni ludzie tam robią, na przykład ja osobiście tego nie robię, nie odpowiada mi to. Ja wolę iść drogą mądrą, pokojową i budować coś stabilnego z mądrymi ludźmi, bo to wiesz, sztuka i nie sztuka wylecieć, pomachać i tam słowa, wiesz, jakie czasami padają, bo myślę, że to potrafi więcej osób, a tak mądrze pójść, wiesz, zaangażować i swój czas, energię, krok po kroku, no to jednak, wiesz, jest pewien wysiłek i konsekwencja, żeby cię ktoś nie zbił z tej drogi, wiesz, żeby
przekonanym 100%, że droga, którą idę, jest dla mnie ta właściwa, bo ona nie musi być dla każdego. I jestem, tak jak mówisz, w społeczności. Jestem we wspólnocie ludzi podobnych do siebie. I to daje siłę. Dodaje sił dokładnie i daje takie szczęście i takie spotkanie, o którym mówię, to większość ludzi przynajmniej przez tydzień mówi, ma podładowany akumulator, niektórzy nawet dwa, bo nas obejrzą te filmiki, te zdjęcia, pamięć wraca, od razu ruch się w sercu robi, uśmiech, nie, jak takie coś było. Także no powiedziałyśmy, myślę, sporo takich podpowiedzi dla Państwa, jak, bo sporo ludzi tu dziękowało za podjęty temat. Sporo ludzi dziękowało właśnie, żeśmy ten temat podjęły, bo to jest temat trochę taki przemilczany, jak też te inne, wiesz, energetyczne rzeczy, to tak ludzie uciekają od tego, a przecież to jest. A co będziemy udawać, jak kiedyś dziecko wchodziło pod kołdrę, nie? Nie ma mnie, wiesz, tu tyłek wystaje. To mniej więcej tak teraz ludzie robią. To nie sztuka, trzeba jednak wyjść, bo odwaga to nie jest robienie czegoś na szturm. Odwaga to jest robienie czegoś mimo lęku. To tak, jest odwaga. To. I to, co robimy drobnymi krokami, to jest prawdziwa rewolucja. Robimy rewolucję przez ewolucję, prawda? A nie wielki krzyk, nie jakaś... Nie? I to jest bardziej stabilne i jest możliwe do wykonania, więc każdy, kto dzisiaj tak się czuje, niech wykona ten ruch, niech poszuka dla siebie miejsca, do którego mógłby pojechać, żeby spotkać ludzi, którzy myślą tak samo jak oni. To jest bardzo ważne zadanie. Tu pani pisze, Magdalena, piękny wykład. Ja też jestem jedna z tych, co się przygląda, w cudzysłowie, ale powiem, że we Włoszech, gdzie mieszkam, tam przyglądającym się nie jest łatwo. Nosimy gwiazdę Dawida, choć nie literalnie, tylko przenośni. Ale żyjemy. Wszyscy w Polsce, dowiedziałam się, jest ponad 40% ludzi, którzy nie przyjęli eliksiru od młodości, uznali, że sami będą młodnieć naturalnymi na przykład suplementami. Żartuję sobie, o co chodzi, po prostu, tak. że tego nie trzeba. Także my Wam również dziękujemy serdecznie za to, że byliśmy, że byliście. Małgosiu, Tobie serdecznie dziękuję za jak zwykle tyle inspiracyjnych rzeczy. Oczywiście ufam, że kolejnym razem także przyjdziesz i powiemy ludziom o, bo jest potrzeba, bo jest taka potrzeba, na pewno czujesz ty to i ja to też czuję, że ludzie bardzo lubią to i to bardzo podnosi na duchu, że ktoś mówi o rzeczach, o których oni płaczą po kątach i że jednak chociaż przez tą godzinę są z ludźmi, którzy ich rozumieją. Jeżeli nawet nie na żywo, to jesteśmy sercem, a ludzie to czują. Dziękuję serdecznie, kochani, Małgosiu, jeszcze raz dziękuję, do następnego razu. Dziękuję również.